Witam serdecznie w czwartej części z projektu Pod Choinkę. Dzisiaj nadszedł czas. Miałem pokazać, jak programować AVR-a, ale ja mam już tutaj zaprogramowanego AVR-a. Atmega 164A, 20 MHz zegar. Nadszedł czas, żeby go wstawić, ale zanim go wstawię, trzeba sprawdzić napięcia zasilania, czy nasz układ zasilania, stabilizatorek, stabilizuje napięcie. W pierwszej wersji miało być to zasilone z jednego lejonka, czyli stabilizator 3,3 V. Ale w tej chwili druga wersja jest taka, że zasilamy to z zasilacza. No i dobra, i teraz sprawdźmy, co mamy na zasilaniu. Czyli przykładamy sobie do masy jedną nóżkę, tutaj mamy wrotomierz, na wejściu 5,160, 5-woltowy zasilacz, ok. Na wyjściu 3,3, czyli stabilizator nam stabilizuje, na resecie przez rezystor podciągający 3,3, zasilanie jest ok. Teraz nóżka tutaj zasilania jest tu. Już na AVR-ze mierzę. 3,3 jest dobrze. Czyli co? Jest dobrze. Możemy odłączyć zasilanie i próbować go wstawić. Ok. Miedniczek odstawimy. I spróbujemy go wstawić. Tak, żebyście coś widzieli, to ja muszę tutaj sobie troszeczkę, że tak powiem, poustawiać kamerkę. Mamy AVR-a. Mamy lutowniczkę na razie z cienkim grotem, a potem zmienimy sobie na mini falę. Pierwsze, co robimy, oczywiście flux. A jeszcze wcześniej muszę otworzyć prototyp, schemat prototypu w iglu. Już momencik sobie otwieram, sprawdźmy dokładnie. Ja mniej więcej wiem, gdzie to jest ta nóżka numer 1. Hex do gry na wzorze gry Atari to jest zrobione. Boulder Dash. Jest ogólnie dostępny, także tu akurat z oprogramowaniem mam nadzieję, że nie będzie problemu. Ja pomogę ustawić fuzbity ewentualnie, jeśli ktoś nie będzie miał możliwości zaprogramowania takiego procka. No dobra, to teraz tak, ja widzę tutaj schemacik, nóżka numer 1 jest tu od dołu. Weźmy sobie fluxa, posmarujmy sobie fluxem, ok. Dobrze by było teraz złapać w jakieś szczypce, choćby nawet za gniazdo VGA czy tam jakiekolwiek, tak żeby mieć podparcie, żeby to prosto stało. O. Weźmy sobie mikrokontroler, ale szumi. Kurczę, co tak szumi? Coś się pochrzaniło z dźwiękiem. No moment, może teraz będzie lepiej słychać. Weźmy sobie mikrokontroler. Ok. No coś się pochrzaniło z tym dźwiękiem. Jest straszny szum, dobra. No, może no, trochę za bogato, dobra. Złapmy sobie ten mikrokontroler, tak żeby go sobie tutaj postawić. Ok. No i teraz co ważne, łapiemy po przekątnej z dwa piny chociaż, tak żeby go ustawić. Czyli musimy włączyć lutowniczkę. Troszeczkę cyny na grocik.
Okej, okay, pin pierwszy. No. I teraz z drugiej strony tak samo przypomnę. Jeden pin. Okej. Okay. Tu możemy jeszcze złapać jeden pin. Okej. Okay. No dobra. I teraz tak. Weźmy fluxa. Bo coś patrzę, że spłynął. Tutaj nigdy za wiele. I teraz załóżmy sobie grocik minifale. Założymy sobie minifale. I przelutujemy. Przelutujemy. Ustawmy sobie 380 stopni. Nawet będzie za bogato 380. Dobra, jest 380 stopni. Trochę cyny. Jedziemy. Dobra, ten nadmiar ceny, o, ładnie zebraliśmy. Z jedną stronę już mamy, teraz drugą stronę. Pięknie. Nadmiar ceny na masę. Teraz spód. Możemy sobie trochę odciągnąć, o. Przy okazji pocynowaliśmy ścieżki, bo nie mamy solder maski, nie? Dobra, i jeszcze jedna strona procesora. Trochę odciągnijmy to cynę. Pięknie. Tu jeszcze jest zwala. Trochę fluxa. Napięcie powierzchniowe robi swoje. Robi robotę. Ekstra. Powiem wam, minifalo się pięknie cynuje ścieżki. Także przy okazji. Aha, się skończyła cyna. Na minifali. Przy okazji sobie pocynujemy. Ścieżki. No dobra. Tu wygląda wszystko pięknie. Układ jest wlutowany. Miejmy nadzieję, że się nie pomyliłem, że jedynka jest z tej strony. Teraz co? Czyszczenie. Czyścimy. Gdzie jest szczoteczka dla czarnych? Znaczy czarna szczoteczka. I benzyna, papier, ręcznik i jedziemy. Ohoho. Trzeba szybko przez papier, bo mieliśmy to wyczyścić, a nie rozpuścić. No dobrze. O, teraz oglądniemy. No teraz pięknie tu wszystko widać. Może ostrość nawet łapnie. Kamera, no dawaj. Okej. No dobrze. To teraz tak, doczyścimy resztę z fluxa i co? Można byłoby to sprawdzić? Nie można jeszcze, bo tutaj trzeba postawić zworki. Tu ktoś mnie się pytał, tutaj w tym miejscu będą zworki.
bo jak odwrócimy przełączniki, no to lewy z prawym się zamienią. Jeśli byśmy z tej strony montowali. A my będziemy montować, zaraz ja to jeszcze przemyję wszystko, tak żeby to miało ręce, nogi, a my będziemy montować z tej strony, ponieważ w obudowę to idealnie do przylgnie, nie? Okej, okay. No dobra, retro gierka powstaje. Wyczyścimy i uruchomimy już w ostatnim odcinku i będziemy grać. Będziemy grać, jeśli uruchomimy. A jeszcze wlutować kondensatorek tutaj 100 mikro. Od tej strony go położymy przy gniazdku wyjścia audio. Także jeszcze w tym odcineczku wlutujemy sobie kondensatorka. Najpierw może wlutujemy. Aha, minifale wybrać, bo szkoda. Ała, ała, gorąca. Momencik. Muszę wymienić grocik. Chwileczkę. Kondensatorki. Gdzie ja mam kondensatorki? Wstawmy sobie ten kondensatorek minusem na wyjście. O, będzie sobie tutaj leżał ślicznie. A jakże mógłby inaczej? W prezencie od Mikołaja dla wspierających. Projekcik w Mikołajki 6 grudnia. Zrobimy przekazanie tego projektu. Do 6 grudnia trwa zbiórka. No i dlatego, który najwięcej tam się postara po prostu przekazać na Mikołaja. Na dole pod filmem jest link. To ten otrzyma taki prezent od Mikołaja. Jest to gra Retro Boulder Dash. Jeszcze nie jest. Znaczy w sumie to już jest, tylko w ostatnim odcinku już niedługo będziemy uruchamiać. Pozdrawiam. I życzę co? Miłego tygodnia. Być może, że już niedługo ostatni odcinek z retro od Mikołaja. Pozdrawiam.